Wojtek miał branie. Lusterko. Ja my tak, mi się wydaje, będą brały, wiesz. To jest dobry temat na takie wody do 3 metrów właśnie. Jest! Patrz. Widzisz? Z jednej i z drugiej. Dobry jest. Dobry jest. Fajne branie. Lecimy na tą koniową miejscówkę. Jest. To jest ten dobry. Nie miałem jak zacząć. Jest. O ty. Albo miałem ciebie przez chwilę. No to jest dobry. Bardzo dobry jest. Zobacz. Na klatę go. Nie wiem, czy go wezmę na klatę. Trzeci rzut, zobacz, trzecia ryba. Jak to warto poszukać. Już jest pięknie. Nie będę, tu już jest pięknie. Jaki by nie był. Dobry jest. Witam Was na kanale Marcin Gotowski Fishing. Witam na kolejnym filmie i kolejny raz z Wojtkiem. Siema. Znowu nocna jazda i znowu świt nad jeziorem, tylko że tym razem w planie mamy szczupaki. Łowimy do południa, patrzcie jak nam poszło, czy uda nam się z polskiej wody, ogólnodostępnej wody, złowić jakiegoś szczupaka. A może będzie dzisiaj dzień konia. Ja jeszcze szybko, nerwowo, słuchajcie, przypon zakładam. Taki zwykły druciak wolframowy, 12 kilo. Bo już Wojtka wstrzymałem, mówię, dawaj kawę, nie rzucaj, już chciał rzucać. Szybciutko pakuję, na dzień dobry pójdzie taki, o, 12 cm longinusik. No nie ukrywam, że Wojtek mi podpowiedział, że najlepiej ten kolor mu tu się sprawdzał i najwięcej ryb na niego złowił. Także dzisiaj tak troszeczkę zaczynam od, o, kawka. Od tematów takich, które ktoś podpowiedział, a może przy nim zostanę na cały dzień. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Także szukam jeszcze nerwowo główki. Myślę, że ja zacznę tak od 8 gram. Hak 6-0. Zaraz to wszystko nabijamy, zakładamy i rzucamy. Pod sobą mamy 4-7 metra. Oczywiście, jak zwykle, zobaczcie. Masa drobnicy i taki wrześniowy kancik. Bo mamy już wrzesień, a jak wrzesień, to musi być czas na szczupaki. Nie truję, rzucam. I czekamy na pierwsze branie szczupaka. Jo, ale miałem! To nie było małe. Ty wiesz, że mi taki kij pociągnął. Może na filmie będzie widać. To nie była mała ryba. Gadaliśmy sobie, to wiesz, masz branie, różne są sytuacje. Ale na granicy zielsko, nie? Tak, różne są sytuacje, ale to było tak, jakby mi lokomotywa pociągnęła wszystko. I to wiesz, ten moment przeciągnięcia, skończyła mi się wenda. Nową masz gumę? Nową mam. Wiesz, to jeżeli, ja twierdzę, że jeżeli to był szczupak, to był potężny szczupak, nie? Zobacz, takie tylko tutaj... Nową mam, patrz. O, zobacz to! Dostał zęby. Zobacz to! Chwycił za ogonek. Za ogon, po tych dużych, tych mu poszło, nie miał tu haka. Aha. Tu trafił. Ale ja powiem ci, że... Jeszcze raz. Ale to była torpeda! Zobaczcie to, jak to jest rozwalone. To było tak, jakby mi się wszystko skończyło. To jest do wyjęcia jeszcze. Jeszcze jest do wyjęcia. Może poprawić.
Ale to było branie, opatrz, farfocen mi się jakiś przyzwolił. Ale bliziutko tam, nie? Ale na skraju zielska ci wziął, nie? No tak, o widzisz, i branie teraz. Ale z jaką impetem to było? Podam mu zaraz tego seledyna. Podam mu seledyna. Ja pierdziel, jeszcze raz rzucę w prawo. On też chwilę potrzebuje, może. Może mogłem nie ten. Jebać. Miałeś branie. No, ale mały, mały. Delikatne. No. Oj, to była gruba ryba. Nie, malutki. Zresztą widziałeś u mnie, po zębach, nie? No. Jakie tam są wciny. A tu nic nie zobaczę. Tu już jest poklejono. Sam ogon, ale tam są takie, wiesz, głębokie. Mhm. Tam są takie głębokie dziury. No, konkretys. Dobra, ostatni rzut. Dajemy odpocząć i seledyn leci. No tak blisko brzegu to było, wiesz, ja tak jechałem. Już nawet nie pamiętam, bo gadaliśmy, czy lekką pauzę zrobiłem. No dobra, muszę wyjąć główkę, 8 gram, i będę stabilował. Muszę wyjąć główkę. Wojtek mówi seledyn. Także zakładamy seledyn. O, zdenerwujemy. Główka 8 gram, 6,0, jeszcze poszukamy. To sobie tu wrzucimy, żeby nam nie przeszkadzało. Ale biora. Ale to nie był bior zwykły. To nie był bior zwykły. Dwanaście centów. O. O. 8 gram pasuje to, nie? No i co? Seledyn. Próbujemy. No chciałbym tą rybę złowić. Oczywiście może stać kilka i mogę złowić całkiem inną. Ale to było dobre. Pechowo zaczęliśmy. Ty biora, ja biora. A ten seledyn tak, kurde, mocno tu wygląda, nie? Czysta ta woda. Taki na zdenerwowanie. Nie wiem, czy on odpali, wiesz, on mi odpali. No, no, nie? Mówię taki na zdenerwowanie, nie? Bym powiedział, że taki aż za mocny mi, za jaskrawy. Ja tak, o, zobacz, na zdenerwowanie. Zacznę od tego. Chodź, zobacz, jak to chodzi. Patrz, to nawet możesz normalnie prowadzić, nie? A jak szarpiesz, to tak, o. Już powinieneś tak sobie połowić takimi, o. Widzisz, patrz. Widzisz? Stajesz miejscu. Tak, to jestem taki lekko tonący. A, zapomniałem, że on ma taki wyrzut, że widziałeś, jak lekko rzuciłem, bo on ma tą, system rzutowy, tą kulkę ma, nie? No, powiem ci, że nieraz tak właśnie sierpień, wrzesień, jak one tak nad trawami albo trochę w toni, to na gumę nie chciały, a w to właśnie brały. Potem jak już za głęboko, to nie, do 3,5 metra. Później tu już jak jest ten stok i tak już trochę niżej i jesienny, to już nie, już tak się nie podnoszą. Tak do 3,5 metra. No wiesz, coś spróbować innego. Zobaczymy, czy się odezwie. Później już dalej polecimy gumą, ale to tak, wiesz, trzeba się zobaczyć, czy się odezwie. Za dobre branie było, żebym odpuścił. Ty, a te zielsko to tak tu rośnie, co przy łodzi, wiesz? Takie pojedyncze? No, ale tutaj to było tego więcej, wiesz? On się poobrywało, wiesz, tak stoi, nie? Daj mi jeszcze taki kwadransik i robimy dalej. Jeszcze zmiana. Jeszcze mam. Jeszcze to. O, karaś. Karaś idzie teraz. Ale piękny wschód, mamy słońca, zobaczcie to. Pięknie, chodzi 3-cylindrową. Ten silnik piękny. No, no ten. Tak ciężki, nie. No, ten silnik chodzi ładnie, to dobrze mówisz, no tak. To jest taki
Wobler buracki, jak ja to mówię. Zawsze chodzi, wiesz, taki zwykły karaś, dużo na niego połowiłem, nie? Aha. Zawsze chodzi, idzie nim zatwiczować też. Tak, ale one się momentalnie sprzedały, nie? Potem ich nie było, takie fajne kolorki też. Taki złoty jest fajny, nie ma, miałem tylko tego białego, bo tak wziąłem go na rzekę, nie? Jeszcze jest fajny złoty, jest fajny srebrny, ty masz gdzieś to, mi się wydaje. Mam. No. Niebieskiego takiego chyba, niebieski. No, też, no też jest taki biały z niebieskim, dobry w ogóle. Tylko, że tu mi brakuje, wiesz, takiego trucia głębokości, nie? No bo tam, mówię, taka woda do 3 metrów jeszcze, no. Ten też jest płytszy po prostu trochę, nie? A tu jednak już masz potem... Ale ten brzeg jest okej, nie? Ten brzeg mógłby... No tutaj też ostatni. No tutaj, no tu najwięcej ryba. Jest. Ale dziwnie, no, jakby duży okoń? Nie, to chyba szczupak. Normalna ryba. Mały szczupaczek. Ale jest pierwszy. Na Twitcha widzisz. A nic się nie dzieje, nie? O. Tak na szybko go odhaczę. Co? No co, na zawodach by był. Ale zobacz jak wzięte. Delikatnie, nie? Ale pięknie w tym słońcu teraz wygląda. Widziałeś? Oj. Dosłownie za błąkę. Bez brania było, od razu ryba, nie? Za błąkę, na takiej pauzie, bo to jest suspending, widziałeś, to co ci pokazywałem, on stoi w miejscu i na takiej pauzie dotknął na pauzie. Wow! O, poszedł. Wyrwał mi się z ręki. Ale panie, ja tam już zaliczyłem rybkę. Małą zaliczyłem. Wobler pobudził. Taki znowu brzegówka takie. Brzegówka. Lusterko. Ja no tak mi się wydaje, by brały, wiesz. To jest dobry temat na takie wody do 3 metrów właśnie. I ta pauza właśnie. Długa pauza. A ten duży nie chce się podnieść, szkoda. Bo to była dobra ryba. No i slasherek pozwolił mi zaliczyć. Dzisiejszy dzień pierwszą rybą. Próbujemy dalej. Przestawiamy się, próbujemy dalej. Piękny wschód. No zaraz będą, z tym słoneczkiem się ruszą. Wojtek miał branie. Najadłeś go. Nakarmiłeś. No rekolwacja. A ja o, wymieniam baterię, bo ej, nie działa. Widzisz? Co, osobalną? Jak ja miałem go zacząć? No. To tak jak ja miałeś, też w ogon. W ogon, chcą w ogon. O, teraz się włączyła. Bateria była na zero. Nie? Ej, no to pewnie. No dobra, ja tu sobie, ej, a ty tam. No, jest, nie? Powtórz, może ci weźmie. Ale też miałeś płytko z brzegu, widziałem. Nie, on już mi przy samym rzucie zjebał raz. A, od razu tylko wpadło? Tak, wpadło raz. Gdzieś są na płyciźnie też. Nie, i... No, ja tu chyba za bardzo w prawo rzucam. Ale wszystko patrz, ej. Zostawię. I tak, o. Jakby na samotnym dnie siedział. Jest! Jest! Tak jak zrobiłem, tak jak mówiłeś, zostawiłem. No. Zostawiłem i leciutko podbiłem i strzelił. Ale zobacz jak strzelił. Ej, zobacz, jest nielicząca pięty. Się ryba. No. Widzisz? Idziemy. Mała rybka. Ej, widzisz? To tak jakby otarł o nią. Zostawiłem, no. Tak tylko podbiłem, no. I tak jakby ona, no. Ona po prostu musiała się otrzeć o przynętę, wiesz, poszła tak, koło niej. Tak, tak. Bo miałem takie delikatne puk i zacięłem w tym, no, momencie. No. No i co? Kolejny maluszek, co prawda nieliczony, bo lekko podpięty od spodu. Do wody. Hop. Poszedł. Ech.
Ale jest drugi szczupaczek. Szczupaczek, który też mi daje frajdę, no bo to wiadomo, jak targa wędką, targa tą końcową naszą, to wiadomo, że też cieszy. Nie zawsze łowi się wielkoludy, nie zawsze łowi się rekiny. Próbujemy. Dalej, zaraz mi się wydaje, że się uda złowić może większą. Ale jak zostawiłeś? Dwa. Ej, jak zostawiłeś? No takie pukanie po dnie, pukanie po dnie. Dwa. Dwa. 2-0. 2-0. Ja tylko gubę niszczę. Ja i tak żałuję tego brania, co tam było. I będę je tak przeżywał. No ale to tak. Tak jest. A i znowu to zielsko, nie? I tak musi się zerwać potem, nie? O, udało się. Agresywnie, żeby znowu guma była czysta. Ale trzeba łapać ten kontakt z dnem. Trzeba kłaść tą gumę na dnie. Czar pys. O, jest. Ale zjebał. Jest. Aż mi wyrwał tej. Nie, ale już zwijam. Już zwijam, biorę. Ale ten normalnie w pysk. O, ale ci wskoczył pięknie. Ale dobra, takie maluszki. No, maluszki. Ty tam się ruszyły. Dzisiaj dzień chyba maluszka jest. O, odpiął się ładnie. No ale 2-1, jak to mówią. Ja mówię, duża ryba, nie? Po szczale była duża ryba, nie? Po szczale była duża, po wyciągnięciu była mała. Uciekł. Zaraz się znowu przetnie, nie? Oj, no już ci go wypuściłem, bo tak widzę, że zostawiłeś. O, plaster mi się... No zostawiłem, jak go wziąłeś w ręce, tu masz kamerkę, co nagrywasz. Tak, plaster mi się odkleił. Oj. Ale ten, ej, normalnie ręka aż mi. Ten chciał. Nie, ten chciał. Ten chciał. I no, ja ci daj, ja ci pokażę jak. Mam tu suchego. Patrz, ja zawsze tak robiłem. Daj. Celownik? No takie robiłem sobie tutaj kreseczki. I tu robiłem takie, patrz. Patrz. Widzisz? Z jednej. I z drugiej. O. Takie sobie detale robiłem. No. Bo przecież ty i ryby miałeś. No ryby, brania i ryby, nie? No. Chyba mu jest zimno, co nie? Nie wiem. No tak. Jest! Jest. Dobra? Na pewno. O! Dobry jest. Dobry jest. Gdzieś? Fajne branie. Ja miałem szczał. Fajny szczał. Teraz ty miałeś strzała, na nie? Granicy i chyba miarka dobra będzie. Na razie cały czas tu idzie. O! I spadł. Czułem zęby i spadł. Kurde, no się, już zaczął tu mi wagą iść 70, jak nic była, nie? Już mówię, kurde, bo tam taki moment miał szybki speed, mówię, chyba będzie dobry. Ale tu już mi zaczął iść do dna i już mówię, patrz, ja miałem i poczułem wagę. Ty miałeś, nie? Poczułem wagę, no co to za dzisiaj za dzień, no tam duża ryba mi wzięła, tu duża ryba mi spadła, no i się nie zdenerwuj, no. Z tej płcizny mi wziął, tu jest taka łacha. No, tam już pignął. Fajnie mi puknął, ach. No nie mój dzień. Stała, takiego ładnego? Tak, normalny, nie, puk. Delikatny puk, ale z opadu. Klasycznie. I wpięte wszystko było dobrze. No może trochę za mocny hamulec, wiesz, bo mogłem mu popuścić, bo widziałeś, beton mam. Mhm. Ej, no, dobra ryba była. Ale amator ze mnie dzisiaj chyba, amator. Ale widziałem i dobrze ci wygięło. No. Widziałem. Czy ty na nią dzisiaj... Zobacz, stalka, czy ty dzisiaj na nią złowisz? No, jest cała skręcona, nie? Ładny był, bo ja mam kołowrotek też do tego. No, dobry był. Ja puścił ci hamulec. No. Trzecia dobra ryba dzisiaj. No nie nasz dzień, ewidentnie nie nasz dzień, ale ci mocno ty... Przypomniałeś świeży, nie? Tak. Zobacz, co się zrobiło. Po zębach już. No, to tak jakby głęboko miał, no. Nie? Nie? No, ale nie wpił się. No nie wpił się. No co mam ci ale powiedzieć? Wiesz jak wziął? Niech go weźmie, nie? Nie przeklinaj. Jak wziął? Poopowiadaj tu do kamerki, a nie. Puknął? Tak jak te, leszcze biorą. No one nie chcą dzisiaj, no nie tak. Chcą. Zobacz, co jest zrobiła ze stalką, nie?
No nie chcę ja dzisiaj. Ale już widziałem tutaj tak w pół wkręcenia. No, blisko, tak, nie? Głęboko, no. No ale miał no, są tutaj na samym dnie. No są tutaj ryby. No nie chcą, no tylko czekać, kiedy ono spadnie. I to był ładny, nie? Ja widziałem, jak ci się wygięło, że miałeś wygięte i hamulec poszedł. No. Widziałem. Akurat się spojrzałem w twoim kierunku. Jest! Dobre branko, ale normalna ryba. Mała ryba. No i widzisz, to jest tylko branko dobre, nic więcej. Potem nie masz w ogóle wagi. No. Se wyskocz. Po tych dużych to tak troszeczkę się nie chce takiego holować. No tylko jest branie, nic więcej, rozumiesz? No. No. Tylko jest branie. Ale branie było, no dobra, cieszymy się. Było branie, no stoją tu. Była dobra ryba przed chwilą u Wojtka, a tutaj po prostu było branie. No nie możemy się do nich dobrać. Znaczy poniekąd się do nich dobieramy, bo to jest taki, widzicie, okres. Początek września, jeszcze ciepła woda, jeszcze one nie chcą. Ale co, następny mały szczupaczek, a tak naprawdę mogły być trzy duże ryby. Miałeś? Mimo że jest miękka, fajnie pracuje, nawet przy bardzo wolnym opadzie, to mimo wszystko no jest... Ale tylko tak. Wytrzymuje. No nie chcą, no nie chcą, no nie chcą, no nie chcą. Przedusiło, nie? A pierwszy rzut, nie? No bo nie mówiłem wam o tym, miałem wam powiedzieć o sprzęcie, więc może chwilka tylko taka na szybko. To są longinusy, które może znacie, może nie znacie, dwunastki, ale to są longinusy, które... Teraz dostały nowy materiał, tak? Nowy silikon, one są o lejące, bardzo miękkie. Mimo wszystko wytrzymują te zęby szczupaka, ale naprawdę świetnie pracują przy najdrobniejszym, najwolniejszym prowadzeniu, czy to w opadzie, no świetnie kuszą, piękne wychylenia boczne, świetna praca ogonka. Na pewno warto mieć w pudełku i warto popróbować łowić nimi szczupaki, bo lubią je. No i my dzisiaj tradycyjnie, no takie troszeczkę sandaczowe wędki, no ale takie bardzo poręczne wędki, na łódkę wędki, króciutkie, diafleksy 2,05, speedery, 7,28 gram wyrzutu. Taka wędka nie męcząca ręki, do takich dwunastek idealna, co Wojtek? Tak. Można cały dzień bardzo lajtowo, bardzo lekko sobie się pobawić i połowić i nie czujemy się zmęczeni. Ja dzisiaj specjalnie nie wziąłem kasta, specjalnie nie wziąłem ciężkiej wędki, żeby właśnie sobie tak lajtowo połowić takimi dwunastkami. No pechowo, nie chciały te ryby dzisiaj z nami współpracować, mogło być naprawdę pięknie, ale wyszło jak zawsze. I tak nie szło zaciąć. No, wyszło jak zawsze. Także została nam godzina, chcemy z Wojtkiem sprawdzić jedną miejscówkę okoniową, czy złowimy kilka ryb, także lecimy na tą okoniową miejscówkę. Jest! Takie bardzo delikatne, ale to jest malutka ryba. Bardzo delikatne branie. To jest malutki szczupaczek. Może jeszcze parę rzutów. Zrobimy tą wnękę. Tak ja do Wojtka mówiłem, że ta wnęka mi się podoba. Zobaczcie, jak jest zapięte. Widzisz, to są takie mikro branka. Ale ty, takiego małego już dawno nie złowiłem. Rośnie. A wędka czuła przede wszystkim. Bardzo czuła, bo to jest takie trącenie, że na innej wędce byś tego nie wyczuł w ogóle, że miałeś branie. Zielskie. A już zepsuty rzut, ziele. I te ziele musi być. Pamiętajcie, że te zielsko musi być. Ta ryba musi mieć to zielsko. W tej okolicy tego zielska podwodnej, tej moczarki, trzeba łowić. O. Jest. To jest ten dobry. Może, czy nie?
Ty, okłyn dobry. Miał być szczupak. Miał być szczupak, jest dobry, dobry okłyn na 12. Dobry jest, ale fajnie ci wygiął tą wędrówkę. No chociaż go tu pokaż tak normalnie, do zdjęcia. Zobaczcie, 12. Ładny okoń, nie? O, już taki 30 tam centów, no piękny jest. O, ale zażar. No, to nie jest obślizgus. Piękny. Taki fajny, kamienisty. Jest. Ładny? Nie wiem, czy to ryba. Chyba zielsko. O, widzisz? O. Myślałem, że zielsko. Patrz, tak głęboko, nie? Spój. Kręciło mnie tam. Miałeś? Miałeś? Jest. Teraz jest ryba. Teraz ryba, nie? Nie, normalnie. Sztrucel. Nie, normalny. Klatowy. Klatowy. Taki dla Maciusia. 6 sztuk trzeba wziąć. Dobra, kistki. Na kolacyjkę. Dzisiaj 6 sztuk dla Maciusia. Bo kazał mi. Zabrać. Jest? O, i dobra ryba. To spadnie mi, nie? No dobra, biorę, podbierę. A czemu ma ci spaść? No bo tak jest zapięta, już widzę. Tak jest zapięta, już widzę. To ma, o, jeszcze zepsuł podbierakiem. Sierota. No i co? Jest. Okonek. Taki normalny. Nic szczególnego, panie. Zobacz. Piękny, piękny polski pasiacz. Dobra, jak zapięta. No widzę jakoś dziwnie od spodu. Od zewnątrz. On ją bił z dna. Aha. O, dobra. Jest. Nie, nie, dobra. Mała. Mała, ja to mam opuchnięcie takie delikatne. Ale, o, sztrunc. Taki nie do wzięcia. Nawet dla Maćka. Głębiej zobaczymy. W każdej chwili jest, patrz. No tylko ruszysz, o, troszkę większa chyba. Tu zobacz, ale na wodę rzuciłem. Ruszasz metr i już jest ryba. Szybko, bo to znowu nie jest duży okoń. O, następny mały okoń. Na tą siódemeczkę. Ale tylko ty, dotyka dna. Trzeba trochę jeszcze głębiej rzucić. O, jeszcze głębiej rzucimy. Puka mi, nie? O, jest. Patrz, spadł. Puka mi tak bardzo delikatnie. Nie mogę się wciąć. No. O, jest. Ale to też nie jest duża ryba. Zareagowałem odpowiednio, ale zobacz, co to jest. Na siódemkę, panowie. To żywiec bierze, żywiec. Troszkę głębiej spróbuję jeszcze. Jest. Z walkiem, nie? O, taki większy. Przyjęliśmy opłynęli. Zero. Nawet puknięcia. Ej, cały ten brzeg aż do dzikiej plaży. Gotowało się do koni tutaj. A tutaj? No.
Wszystko tu było, o nie, nie, to nie jest ten większy. To może z głębokiej... Ty, zobacz to! Wiesz, a tylko ruszysz. Ile on tu ma tego żarcia, nie? Mówię, szateczka jest powolutku, powolutku. One leżą tam gdzieś, leżą przy tej wyspie, wiesz? Przy mnie. Jest! Pierwszy rzucik, ale to też jest znowu sztruce. O, i spadł. Jest, następny. Patrz, spadł. Pstrykłem, opadł ubranie i ten jest troszkę lepszy. Albo tak dał troszeczkę bardziej, wiesz. A może one to są jednak. Zobacz, tak już, już nie sztrucel, taki normalny, wymiarowy okonek, ale jak ładnie zachlał. Puknięcie było z opadu. Podbieracie na szybko i rzucamy dalej. No czyżby, czyżby, to Wojtek mówi, że ostatnie miejsce i uciekamy, bo zostało nam 15 minut łowienia. Postawiliśmy się przy takiej wysepce płciutko, no płciutko, 5 meterków. Kancik z takim delikatnym cypelkiem z trawką. O, i zobacz, zabrało mi gumę. Widziałeś? Nie zdążyła zejść do dna. Szczytówka się wygięła, zabrało mi gumę. Czyżby to było normalne łowienie? Dwa rzuty, dwie ryby i kwadrans łowienia został. I tak nieraz jest na zawodach. I zobacz, miarowy okoń. No dzisiaj ten dzień szczupakowy nam nie wyszedł, a być może, że one teraz też biorą. No nie wiadomo, przecież to też jest chwila, nieraz godzina i tak w południe potrafią odpalić, nie? Ale zrezygnowaliśmy. Postanowiliśmy poszukać okoni, tak jak wam mówiłem, no i te okonie też nam nie wypaliły, takie pojedyncze, lizane, mizerne, albo bardzo małe. Ale trzeba popływać, trzeba poszukać na jeziorze. I co? Wpłynięcie w miejsce. I nie wiem, czy to się skończy, czy będzie dalej, ale zapowiada się ciekawie. O, i znowu ryba, zobacz. Ale nie miałem jak zacząć. Jest! O, ty! Albo miałem ciebie przez chwilę? No to jest dobry. Bardzo dobry jest. Zobacz, 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 zobacz. Na klatę go, nie wiem, czy go wezmę na klatę. Trzeci rzut, zobacz, trzecia ryba. Jak to warto poszukać. Jak to warto poszukać. No już jest pięknie, nie będę, to już jest pięknie. Jaki by nie był. Dobry jest. Dobry jest, zobacz. Dobry jest. Są tu, to jest mistrzu, kilka miejsc, trzecie, ostatnie, jaki piękny okoń, piękny, po prostu piękny okoń, o, powiem ci, że taki klatowy, no, i zechlane, i one tu są, mikrusia składasz już, bo ja miałem tego, wiesz, którego, łownego, no piękny, naprawdę piękny. Oj. Chcesz go? Nie, wypuszczę go sobie. O. Idź do mnie. A co masz założonego mikrusa? Tak, 7 centów. Jest od razu. Dobry jest. O! Jeszcze kurde większy. Dzisiaj ja. Co, Wojtek? Dobra ryba. Kolejna dobra. Cztery rzuty. Cztery ryby. Na klatkę sobie go wezmę. Chociaż. No dobra. Jak już jesteś, zasekuruj. O, i spadł. I już bym go nie wziął na klatkę. No i jest piękny pasiak. Nie masz brań? Tak, nic. Kurde, aż nie wierzę w to. Ogólka, wytuczenie. Jest! Wojtek też tam. Tak dobry? No. Chociaż teraz odpuścił. Z daleka też, nie? O. O, jest. Dobry. Dłoniak. Był? No nie wiem, raczej przed tym, jak żebym co podnosił, bakista.
Ale nie wciąłem go. Kurde, no tam jest! Tylko daleko rzucisz, nie? Obrazy. Tak, temu tak idealnie, na rufę teraz. Tak, jak temu. Ale wpada i od razu, wiesz, jest brany, ja metr przeciągam. Jak powiedziałem, że teraz tu no. Zobacz, i też dobry okoń. To jest to. I znowu jest... kiedyś mówiłem, co tutaj na takie malutkie Lucky Johnego obrotówki. A. I to już jest dojenie. Dobra, starczy. Mam 6 dla Maćka na kolację, bo mnie prosił, reszta do wody. Ale to już jest dojenie. Co żółt ryba. Miały być szczupaki, ale są okonie. Ale chyba ostatnia ryba dzisiejszego wyjazdu, chociaż dobra, jeszcze raz rzucę troszkę bardziej na wodę. Jak już miały być 3, to niech będą 3. Ciekawe, czy uda się jeszcze coś złowić, co? Weźmie jeszcze? Mhm. Nie poszło ci tu, nie? Stanowczo. Stanowczo. O! Panie, widzę, że równo to robimy. Co? Panie, tu nie ma ryb. Panie, tu nie ma ryb. Toż to przecież PZW, to jak tu można złowić ryby? Zwijasz? A ty już weź zmień tą gumę, lepiej. Gumę nie zmienię, tylko stalkę. Guma, ona musi jeszcze przynieść. Kończymy. Zgodnie z zapowiedzią mieliśmy robić do 12, jest 12. Kwadrans tych okoni tutaj dał fajną zabawę na koniec. Udało mi się kilka tych pasiaków przyłowić i to pokazało też, że warto tych okoni szukać i warto się nie poddawać. Szkoda tylko, że nam dzisiaj te szczupaki nie wyszły i nas zrobiły w ciura, bo 3 naprawdę grube ryby mogły wyjechać na pokład. Jakaś drobnica wyjechała, myślę, że jak na kilka godzin łowienia, jak na wodę ogólnie dostępną, to i tak świetnie. W każdym razie najważniejsze, że w dobrym towarzystwie, z dobrym humorem i coś będą potargało. I chociaż nie padało. I chociaż nie padało, piękna pogoda teraz się zrobiła słoneczna, wręcz jesteśmy za ciepło ubrani, także letnio, nie szczupakowo, ale letnio piękna pogoda. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się na kolejnym filmie z wędkowania. Trzymajcie cieplutko. Pozdrawiamy was. Heja!